Każdy, kto chce posmakować władzy i jednocześnie zasilić konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ma okazję kupić jeden dzień urzędowania w gabinecie starosty. W poprzednim roku fotel Roberta Ławskiego został wylicytowany za prawie 1000 zł. Do poniedziałku 9 stycznia można brać udział w aukcji, której przedmiotem jest jednodniowy tytuł starosty wałbrzyskiego. Zwycięzca licytacji będzie miał prawo poczuć się szefem gabinetu włodarza powiatu, wziąć udział w zarządzie, odwiedzić placówki podległe starostwu oraz zapoznać się z walorami ziemi wałbrzyskiej. Przede wszystkim jednak dochód z aukcji wesprze zakup urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą. Od wielu lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera środki na szczytne cele. Udowodniło, że pieniądze, które są zebrane co roku, trafiają do tych, którzy najbardziej ich potrzebują. Kiedy w zeszłym roku zostałem starostą, postanowiliśmy włączyć się w to. Mam nadzieję, że skutecznie, w tym roku również. Mam nadzieję, że fotel starosty, który oddam na cały dzień, będzie miał dość dużą wartość. Mam nadzieję, że te pieniądze pomogą tym, którzy na co dzień bardzo tych pieniędzy potrzebują. W poprzednim roku fotel starosty został sprzedany za prawie 1000 zł, które zostały przeznaczone na leczenie dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Wylicytowała to pani z województwa łódzkiego, która jest z nami w stałym kontakcie i zapowiada, że jeżeli będzie przyjeżdżała tutaj na urlop, to na pewno skorzysta z tej oferty i z tej naszej propozycji i będzie zwiedzała zarówno ziemię wałbrzyską, jak i będzie korzystała z tego jednego dnia urzędowania w gabinecie starosty. Cena wywoławcza w tym roku to jedynie 49 zł, choć starosta ma nadzieję, że uda się zebrać jeszcze większą kwotę niż w roku ubiegłym. Aukcji można szukać na stronie internetowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w serwisie Allegro.